Pijany generał. Co albo kto łączy Łużycę z wojną domową w Hiszpanii? Ryszard Kapuściński powiedział kiedyś: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby, w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Dzień dobry, cześć, witam w nowym roku i na początku chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia noworoczne moim słuchaczom, ponieważ tak się składa, że jako pierwszy w nowym roku będzie 10. odcinek mojego podcastu, czyli tak szczęśliwie udało dobrnąć mi się do 10. odcinka. Długo się do tego zabierałem, to od razu chciałem powiedzieć, bo w zasadzie to trochę będzie historii. No, tak zacznę. Trochę będzie historii. Dlaczego zacząłem nagrywać ten podcast? Ten podcast zacząłem nagrywać, zacząłem go nagrywać oczywiście później, ale pomysł przyszedł mi w zeszłym roku, kiedy to w ramach moich wakacji i wyjazdów wakacyjnych, niestety samotnych, bo żona w tym czasie złamała rękę, w czasie moich wyjazdów wakacyjnych zacząłem pisać krótkie posty informacyjne na Facebooku, gdzie byłem i dlaczego. I to były dwie podróże. Jedna z tych podróży to była podróż na Żuławy. Druga to była podróż na Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską. Tak naprawdę, jak popatrzycie na podcasty, to tak powstał podcast o Menonitach, czy tak również powstał podcast o Krośnie Odrzańskim, czy o Wielkiej Ucieczce. Długo się do tego zabierałem, tak jak już mówiłem. Jeżeli posłuchacie mojego pierwszego podcastu, to nawet chyba w połowie widać zmianę mikrofonu, bo takiej zmiany dokonałem. Także zacząłem nagrywać go, ponieważ miałem bardzo dobrą informację zwrotną. Uwaga, nie powiem już feedback, co obiecałem w jednym z odcinków. Ze strony moich znajomych, którzy czytali publikowane przeze mnie posty. Dlaczego robię podcast? Podcast robię pro bono, bo tak naprawdę patriotyzm to nie jest odpalona raca. To nie jest koszulka z napisem chwała wyklętym czy śmierć wrogom ojczyzny. Patriotyzm to jest rozkochanie się i innych w tej ziemi, na której mieszkamy. I dlatego każdy robi pewne rzeczy na swój sposób. Jak to się mówi, jak powiedział towarzysz Lenin, od każdego według możliwości, tak? Ja mam troszkę chyba większe możliwości niż raca, więc zacząłem nagrywać podcast. Dziękuję kilku osobom za bardzo pozytywne wsparcie, nowe tematy. Tutaj Arek, jeden z moich kolegów, zarzuca mnie nowymi pomysłami na podcasty. Jeszcze Piotr, zwany również Józefem, także robią się, koledzy, robią się. A na koniec jeszcze chciałbym podziękować koledze mojego syna z Wrocławia, Grochowi, czyli Michałowi, za 3 uwagi merytoryczne do pierwszego podcastu. I tutaj chciałbym publicznie wytłumaczyć się. Tak, prawda jest, Michał, że nazwałem Rzeczpospolitą Polskę w czasach Zygmunta Starego. To nie była Rzeczpospolita, to była wtedy Polska, którą łączyła Unia Personalna. Dokonałem skrótu myślowego dotyczącego stanów. Stany nie funkcjonowały w Polsce, stany funkcjonowały raczej w ówczesnej Francji i dokonałem kolejnego skrótu myślowego, mówiąc o hołdzie pruskim jako o lennie Prus złożonemu, składanemu Zygmuntowi Staremu, aczkolwiek po wojnie 13-letniej
Kazimierz Jagiellończyk zobowiązał każdego z mistrzów krzyżackich do składania takowego lenna, więc hołd pruski był ostatnim lennem jakby mistrza krzyżackiego, a pierwszym lennem księcia elektora pruskiego. Chyba tak mi się wydaje, że się wytłumaczyłem. Także będą kolejne tematy, będą kolejne audycje. Audycji w notatkach mam już prawie 50, a póki co to zapraszam na nowy podcast znów o Łużycach. Stoi sobie w Krostwitz po Górnołużycku Chruścicy pomnik żołnierzy polskich wzniesiony około 1967 roku, upamiętniający bitwę pomiędzy II Armią Wojska Polskiego a wojskami niemieckimi, z napisami w językach niemieckim, polskim i górnołużyckim. Będąc w Łużycach, na dłuższą chwilę się tam zatrzymałem. Pomnik upamiętnia jedną z największych rzezi polskich żołnierzy, przeważnie młodych chłopców niedoświadczonych, rekrutowanych w lubelskich wsiach. Niemcy strzelali do nich jak do kaczek. Bez litości. Chcę, abyśmy o nich pamiętali, więc ten odcinek będzie o nich, ale to dłuższa historia. A zacząć należy od tego, że w pewnej robotniczej rodzinie rodzi się chłopiec. Na ulicy Kaczej, na Woli w Warszawie, w rodzinie robotniczej. Tata jest odlewnikiem, matka pracuje w fabryce platerów braci Hennenberg. Jest trzecim dzieckiem swoich rodziców, najstarszym synem, a rodzeństwa ma szóstkę. W szkole powszechnej kończy dwie klasy, ale ojciec przyuczył go do zawodu tocharza. Po śmierci ojca, aby ulżyć matce, podejmuje pracę jako tokarz właśnie w zakładach Gerlacha, uczęszczając do szkoły wieczorowej prowadzonej przez Muzeum Rzemiosła i Sztuki Stosowanej. Ludzie plotkują, że jest członkiem Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy. W 1915 roku zostaje ewakuowany w głąb Rosji, gdzie pracuje jako tokarz, ale niezbyt długo, bo powołuje go najjaśniejszy car do armii carskiej właśnie. W 1917 roku wraca z frontu do Moskwy na krótki urlop i wybucha rewolucja październikowa. Wstępuje wtedy do pierwszego moskiewskiego oddziału Gwardii Czerwonej. Widzę tu kilka podobieństw do Czerwonego Baryki, ale to jeszcze nie koniec. W 1918 roku Karol Świerczewski, tak, bo o nim opowiadam, walczy z oddziałami białych atamana Kaledina. Bierze udział w tłumieniu bolszewickiego powstania na Ukrainie. Walczy także przeciwko Denikinowi. Za zasługi zostaje mianowany dowódcą batalionu nawet. Uwaga, w 1921 roku zgłasza się na ochotnika na front zachodni, aby służyć w armii Tuchaczewskiego, gdzie dowodzi 5. batalionem, walcząc ze swoimi rodakami. Pnie się w górę. Po kursie w Wyższej Szkole Piechoty zostaje komisarzem politycznym. Potem już kończy studia na Akademii Wojskowej imienia Frunzego, by w tak zwanym międzyczasie tłumić powstanie chłopów w guberni tambowskiej. Mierny, ale wierny ciśnie się na usta. W 1928, i to jest ważne, zostaje oficerem Razwiedupru. Rosjanie kochają skróty. Nie jestem w stanie powiedzieć tego po rosyjsku. Jest to wywiad wojskowy, czyli po prostu prekursor GRU. Rosjanie kochają skróty. Mimo że znam rosyjski, na rozwinięciu naprawdę połamie sobie język. Poszukajcie. Do 1936 roku był komendantem szkoły wojskowo-politycznej i członkiem tak zwanej sekcji polskiej międzynarodówki komunistycznej. Uwaga, gdzie szkolono?
polskich dywersantów, a szkolił na przykład między innymi Władysława Gomułkę. I uwaga, tak, to nie matura, lecz chęć szczera robi stokarza z woli arystokratę sowieckiej armii, a co więcej, nawet produkt eksportowy. Mam swoje zdanie o wojnie domowej w Hiszpanii. Kiedyś nawet je zmieniłem. Zapewnie je wyczujecie, ale nie o tym jest dzisiejszy podcast. W rozgorzałym w Hiszpanii konflikcie Józef Stalin widzi szansę nie tyle na socjalizm, co kontrolę nad republikanami oraz wzmocnienie wpływu sowieckich służb w tym regionie Europy. Postanowił więc pod koniec 1936 roku wysłać Świerczewskiego z misją do paryskiej centrali rekrutującej do nowo utworzonych brygad międzynarodowych. Tak, bo we Francji prowadzona została przez komunistów francuskich owa rekrutacja. Świerczewski, sprawdzony w GRU i NKWD, ma przyjąć kontrolę nad wojskowym aspektem planu. Więc na placu boju kieruje biurem wojskowym przy udziale innych oddanych komunistów. Między innymi na przykład Josipa Broz Tito. Uchylę rąbka tajemnicy, późniejszego twórcę socjalistycznej Jugosławii. Istnieje pewna kalka myślowa, że Świerczewski dowodził polską brygadą międzynarodową, tak zwanymi Dąbrowszczakami. Na szczęście dla Polaków to nie jest prawda. 20 grudnia 1936 roku obejmuje dowództwo nad świeżo formowaną brygadą złożoną, ona jest francusko-walońska, tak zwana 14. Brygada imienia Marsylianki. A od maja 1937 roku już kieruje 35. Dywizją Międzynarodową w 5. Korpusie Hiszpańskiej Armii Ludowej. Nawet bierze udział w bitwie pod Balsą i w operacjach braneckiej, saragoskiej, teruelskiej. W ostatnich miesiącach pobytu w Hiszpanii zajmuje się już tylko, to jest 38 rok, zajmuje się już tylko zabezpieczeniem odwrotu na frontach aragońskim i katalońskim. Niestety Republika dostaje już potężne baty. W Hiszpanii Karol Świerczewski zyskuje przydomek Walter. Na pewno ciekawi Was, skąd ten przydomek. Ten przydomek związany jest z nazwą jego ulubionego pistoletu. Walter PP lub Walter Model 4 lub Model 4, po którym ponoć osobiście dokonuje egzekucji jeńców, dezerterów czy innych miernot i wrogów ludu. Najczęściej występuje pijany w samych kalesonach. W opinii historyków Świerczewski ponosi dodatkowo współodpowiedzialność za śmierć aż 17 tysięcy duchownych, zakonnic oraz dzieci z sierocińców ówcześnie zajmowanych przez siły Republiki. Legenda o człowieku, który kulą się nie kłaniał, tu pozdrawiam mojego tatę, bo mi tata o tym przypomniał. Panie Grzesiu, pozdrawiam cię. Powstała właśnie w Hiszpanii, gdzie antybohater mojej opowieści na pruty jak Messerschmitt, i to jest bardzo dobre porównanie, bo tak, Hitler testował nowe myśliwce B-109 w Legionie Kondor, który właśnie walczył w Hiszpanii. Więc pijany jak Messerschmitt opuszczał bezpieczną kwaterę, narażając się na śmierć. I właśnie ta skłonność pozostanie jakby wizytówką jego dowodzenia. W czasie wojny w Hiszpanii Walter zetknął się z amerykańskim dziennikarzem, ochotniczo opowiadającym się po stronie Republiki, Ernestem Hemingwayem. Obu panów połączy zamiłowanie do alkoholu i rodzi się przyjaźń, która umieszcza
Polaka, ale jednocześnie radzieckiego komunistę w książce Komu bije dzwon, uznawanej za najlepszą powieść amerykańskiego noblisty. Czytałem, jest dobra, aczkolwiek bardzo propagandowa. Świerczewski zostaje bohaterem powieści, generałem Goldsem. Postać tragiczna, która podejmuje wyzwanie, gdyż należy dobrze walczyć, nawet w przegranej sprawie. Jednak prawdziwsze o Hiszpanii książki, na przykład W hołdzie Katalonii czy I ślepy by dotrzegł, napisał George Orwell, który właśnie w czasie tej wojny stracił sympatię do komunizmu, nie tracąc sympatii do republiki i jej idei. Później napisał Folwark zwierzęcy. Dobrze wiecie, o czym ta książka jest. Powracający z Hiszpanii Świerczewski ma wiele szczęścia. Chciałoby się powiedzieć więcej szczęścia niż rozumu, bo trafia na koniec wielkiej czystki i nie zostaje poddany żadnym represjom. Za zasługi w walkach z faszyzmem uzyskuje powtórnie order Czerwonego Sztandaru oraz order Lenina. Raz już dostał. Zdobywa nawet stopień kandydat nauk, czyli po naszemu doktorat. Na krótko wprawdzie jest uwięziony ze względu na jego brata Maksyma, natomiast w 1940 roku zostaje awansowany do stopnia generała majora i już jest etatowym wykładowcą katedry służby sztabów na elitarnej Akademii Wojskowej imienia Frunzego. I tak zostaje jego druga wojna światowa. I wstawię tutaj dłuższą dygresję, bo może to będzie jakieś odniesienie. Jeżeli użyjecie wyszukiwarki internetowej, wstukując hasło skuteczna sprzedaż, znajdziecie 110 kursów. Co jeden to skuteczniejszy. Rzecz w tym, że w większości prowadzący te kursy nigdy nie pracowali w sprzedaży, ale szkolą. Tu pozdrawiam Szymona Negacza, autora podcastu NSM, Nowoczesna Sprzedaż i Marketing, który kiedyś sarkastycznie żartował z jednego z takich kursów. Typu sprzedaż poprzez relacje, co jest oczywiście albo niemożliwe, albo oczywiste, albo niemożliwe, kiedy jeszcze się klientowi nic nie sprzedało. A Świerczewski ze swoim miernym doświadczeniem uczy innych żołnierzy wojaczki. Tak więc nasz kandydat nauk szkolił żołnierzy, mając na koncie dowodzenie niedużymi grupami w Hiszpanii, traktując ludzi jako nieograniczone zasoby, czyli słynne u nas człowiek nic się w łonie stojat, jak mawiali Sowieci. Gdy wybucha wojna, Walter dowodzi zgrupowaniem bojowym w sile już dywizji, a dowodzi ją na tyle skutecznie, że podczas obrony Moskwy w listopadzie 1941 roku jego dywizja zostaje rozgromiona w bitwie pod Wiaźmą do tego stopnia, że z 10 tysięcy żołnierzy przeżyje 5. Więc co robi Stalin? Odsyła utalentowanego dowódcę, aby w latach znowu 42-43 szkolił żołnierzy tym razem w Kijowie. Jednak na koniec Świerczewski zostaje oddelegowany do Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim, aby w marcu 1944 roku zostać mianowanym zastępcą dowódcy do spraw liniowych. Po wkroczeniu do Polski pierwszej armii Świerczewski ma na sumieniu kilka sądów polowych dla żołnierzy Armii Krajowej w Lublinie, Konkolewicy czy uroczysku Baran. No i potem zostaje dowódcą nowo formowanej drugiej Armii Wojska Polskiego. No i musimy tu przejść do operacji łużyckiej. Więc pojawiamy się na Łużycach wraz z szemraną postacią o pseudonimie Walter. Operacja Łużycka jest jedną z najmniej chwalebnych starć być może w historii polskiego oręża. Niekompetencja i zamiłowanie do trunków dowódcy kosztowały życie i zdrowie prawie 20 tysięcy polskich żołnierzy. Już sam początek to był błędny wywiad
i jednostki rozpoznania sądziły, że obrona niemiecka jest jedynie rozstawiona kordonowo wzdłuż Nysy. A tak naprawdę w rejonie Görlitz, Bautzen i Drezna zgrupowane zostały zaprawione w bojach niemieckie jednostki pancerne wspierane piechotą. Żołnierze polscy, najczęściej poborowi z 1944 roku, raczej z doświadczeniem w pracy w polu, pasaniem krów, a nie w walce, sforsowali Nysę, a posuwając się dalej klinem, zostali otoczeni przez Niemców. Generał Świerczewski, nie do końca oczywiście utrzymując kontakt z własnym mózgiem, zabronił wycofania się, chcąc zaimponować marszałkowi Koniewowi zdobyciem Drezna. Zresztą notabene Koniew szczerze go nie znosił. Zamiast wycofać żołnierzy, wysłał do walki i wsparcia 5. Dywizję Piechoty, dowodzoną przez generała Aleksandra Waszkiewicza, ponoć zdolnego dowódcę, bardzo lubianego przez żołnierzy. W rezultacie sztab dostał się do niewoli jednostek niemieckich, dowodzonych przez generała majora Hermana von Bronikowskiego. Tak, tak, polskiego pochodzenia szlachcic. Dowodzone przez jego jednostki w ramach 20. Dywizji Pancernej wsławione były nie tylko wartością bojową, ale także wyjątkowym okrucieństwem. Więc sztab 5. Dywizji Piechoty po pojmaniu pod Tower został, prosto mówiąc, wymordowany. Samemu generałowi Waszkiewiczowi najpierw wykłuto oczy, potem zatłuczono go na śmierć tępym narzędziem. Niemcy po 2 dniach odbili Budziszyn i zaczęli zaciskać pierścień wokół naszych żołnierzy. Mimo że marszałek Koniew, jeszcze raz wspomnę, nienawidził Świerczewskiego, szybko wysłał pomoc, to niestety został przechwocony łącznikowy oficer 9. Dywizji, oczywiście tam walczącej, z mapą przemarszu na nowe pozycje. To się dostało w ręce Niemców. Niemcy skutecznie zepchnęli Polaków w rejon Panschwitz, Krostwitz i Kukał, w tak zwaną Dolinę Śmierci. I tak jak powiedziałem na początku audycji, strzelali do naszych żołnierzy jak do kaczek. Podczas operacji łużyckiej zginęło 4902 żołnierzy, 3000 uznano za zaginionych, a 10 tysięcy zostało rannych. I tak mówią statystyki PRL, więc możemy je przyjąć jako daleko zaniżone. Należy tu również wspomnieć o ludności łużyckiej, która pomogła przeżyć wielu polskim żołnierzom, bo delikatnie mówiąc nie pałała sympatią do nazistów. Więc mamy zbiorowe samobójstwo albo ludobójstwo na miarę złych decyzji w powstaniu warszawskim. Takim zdolnym dowódcą był Walter. A jaka kara go spotkała? Początkowo marszałek Rzymierski, albo jak to woli Michał, Rola Rzymierski, planował wysłać Świerczewskiego do Londynu i mianować go dowódcą polskich sił na zachodzie, co wywołało polityczną awanturę w owym czasie. Pamiętajcie, że mówimy o czasie przed ucieczką Mikołajczyka, przed referendum i przed sfałszowanymi wyborami. W roku 1946 zostaje mianowany, uwaga, wiceministrem obrony narodowej. Tutaj znowu dygresja z serii Political Fiction. Szkoda, że nas wtedy nie zaatakowali Amerykanie. Z takim fachowcem od obrony zaoszczędzilibyśmy 40 lat w PRL, ale żarty na bok.
1927 roku ówczesny minister przyleciał samolotem do Krosna w ramach tak zwanej pańskiej wizyty. O, to już będą trzecie pozdrowienia. Pozdrawiam ekipę Young Arts Festival, bo miało być Krosno i jest Krosno. Ale o Krośnie będzie też więcej. Kiedyś. Dzień później miał odbywać inspekcję w Lesku i nieoczekiwanie zdecydował się odbyć inspekcję Wojsk Ochrony Pogranicza w Cisnej. Tam stacjonowała taka specjalna operacyjna brygada konna. Kolumna samochodowa z generałem wpadła w zasadzkę sotni Hrina i Stacha z ukraińskiej powstańczej armii. Niby się kulą nie kłaniał, ale dostał trzy i tak dokonał żywota. Śmierć wiceministra, uwaga, spowodowała tak zwaną akcję Wisła, która między innymi przyczyniła się do eksterminacji Bogu Ducha Winnej ludności mankowskiej. W PRL z pijaka i bandyty próbowano zrobić bohatera narodowego na miarę Kościuszki i niewątpliwie w owym czasie to się udało. Kiedyś mój tata znalazł się na statku generał Świerczewski. Pamiętam, jak przyjechaliśmy do Świnoujścia z mamą i zapytałem mamę, kim był ten generał. Mama powiedziała, to taki generał, który walczył z bandami UPA i zginął w Bieszczadach. Mało było rzetelnych źródeł przecież. Pewien oficer Wojska Polskiego, który służył boku generała Waszkiewicza, w przypływie wspomnień wyznał, że kiedy dowiedział się o śmierci Świerczewskiego, właśnie tam, gdzie zginął, czyli pod Baligrodem, o tym nie mówiłem, w 2 lata po rzezi na Łużycach, tak powiedział, znów uwierzyłem w Boga i Jego sprawiedliwość. Popatrzcie, Świerczewski był znienawidzony wśród swoich żołnierzy od szeregowego po wyższych oficerów. A ja chcę jeszcze kilka powiedzieć słów o niejakim von Bronikowskim. Jaka kara jego spotkała? 8 maja generał major poddał się Amerykanom. Niestety, gdy poddał się Rosjanom, prog by z niego nie został. Przekazany Brytyjczykom został sądzony za zbrodnie wojenne i uwaga, uniewinniony i zwolniony w 1947. To, że jego siepacze zatłukli tępym narzędziem polskiego generała, w dodatku oczywiście w niewłaściwym mundurze, nikogo nie wzruszyło, tak? Z tym niewłaściwym mundurem to znowu sarkazm. Nie dzieli się polskiej krwi. A chłop był trenerem jazdy konnej, nawet przygotowywał ekipę jeździecką Kanady w 1964 roku do Olimpiady Letniej w Tokio. No i na domiar wszystkiego doradzał przy tworzeniu Bundeswehry. Po co kończył happy end? Po co mamy to kończyć happy endem? No i jeszcze jeden taki mój komentarz. Jakim prawem taki typ jak Świerczewski ma grób na Powązkach? Jakim prawem nie stracił tytułu, nie został zdegradowany do szeregowca? Myślę, że to dobre zagajenie o Łemkach i Bieszczadach, które oczywiście zasługują na odcinek. Obiecuję o tym podcast. Ale o Łużycach opowiem jeszcze raz. Czyli o Związku 6 miast i Bękartach wojny. W takim filmie oczywiście. Więc będzie bardziej podróżniczo. Obserwujcie kolejne odcinki. I tu chciałem też powiedzieć, że bardzo pomógł mi artykuł pana Sławomira Piguły Rzeź na Łużycach, który ukazał się na portalu Przegląd Lubański. I jeszcze jedna rzecz, już naprawdę na koniec. Właśnie tata mój przypomniał mi, że Świerczewski to był ten, który się kulą nie kłaniał. Natomiast była książka pod tytułem O człowieku, który kulą się nie kłaniał. To była powieść Janiny Broniewskiej. Janina Broniewska była ex-żoną tego Broniewskiego, którego nasz pan prezydent zacytował w wierszu Bagnet na broń. Tego wiersza pewne pokolenie musiało się nawet
uczyć na pamięć, więc ona napisała książkę silnie, silnie socrealistyczną, która nawet była lekturą. Więc tytuł tej książki nazywał się O człowieku, który się kulą nie kłaniał, i książka była 15 razy wydana, znaczy pierwszy raz wydana, potem 14 razy wznawiana, aż do roku 78. Także tak się udało Świerczewskiemu wejść na strony literatury młodzieżowej, bo na strony jako generał wszedł również na strony powieści Hemingwaya. Kilka słów o social mediach. Moje krótkie posty z miejsc nieoczywistych publikuję również na Instagramie pod adresem www.instagram.com/miejsca_nieoczywiste. Podcast ma też stronę facebookową www.facebook.com/nieoczywiste_miejsca. Natomiast jeśli macie jakieś uwagi lub pomysły na podcast, zapraszam do kontaktu pod adresem domwdawidach@gmail.com.